Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Przypominam, że konkretne pytania z minutami znajdziecie w opisie filmu, więc tam zajrzyjcie, jeżeli Was interesuje dany temat. Pan awokado udał się na drzemkę, więc nie będziemy go budzić, a ja otwieram listę Waszych pytań i zaczynamy. Ok, pierwsze pytanie. Dziękuję za kolejną dawkę wiedzy, notatki zrobione. Słuchajcie, to jest w ogóle super, bo nieraz mi piszecie i też moi właśnie podopieczni mówią, że robicie notatki, więc na pewno jak coś sobie zapiszemy, to gdzieś tam nam to w głowie zostaje, także bardzo się cieszę. Ok, przechodzimy do pytania. Proszę o poruszenie tematu wzdęć na keto. Od początku keto zniknęły, wróciły po około 6 tygodniach diety. Nie mogę sobie z nimi poradzić. Imbir, mięta, rumianek, woda z cytryną, siemielniane i dokwaszanie octem jabłkowym już mam za sobą i nic. Często się zdarza, że problemy jakichś właśnie wzdęć, gazów i tego typu rzeczy na keto mijają, bo ograniczamy węglowodany, a to bardzo często niektóre z tych węglowodanów właśnie powodują różnego rodzaju niestrawności, więc to jest bardzo częsta rzecz. Natomiast nie zawsze, i tak jak właśnie jest w tym przypadku, to całkowicie znika, albo nasza mikroflora jelit, szczególnie jeżeli to keto nie jest za bardzo zbilansowane, jest bardzo niskowęglowodanowe i ubogie w błonnik, no to może się okazać, że właśnie po jakimś czasie te problemy zaczynają wracać, bo tak jakby troszeczkę wyciszyliśmy te problemy, ale nie doszliśmy do sedna. I u niektórych osób na przykład problemem może być nieszczelne jelito, które czasem uszczelnimy na keto, ale czasem to nie będzie wystarczające, jakby sama dieta. Czasem może być to problem z SIBO, czyli właśnie przerost bakterii w jelicie cienkim, które powinny być w jelicie grubym. I tutaj nie zawsze żywienie ketogeniczne rozwiąże problem. Może właśnie czasem na początku nam to wyciszyć, no ale później on wróci, więc warto na pewno zadbać o to od podstaw i sprawdzić, co jest przyczyną. Natomiast pytanie, czy wypróżnianie jest uregulowane, bo jeżeli wzdęcia się pojawiają i jest problem na przykład z zaparciami, no to tutaj na pewno to żywienie nie do końca jest ok, ale skoro o tym nie wspomniałaś, tak przypuszczam, nie wiem czy kobieta, czy mężczyzna to pisała, to przypuszczam, że jest ok, więc na pewno to żywienie warto zweryfikować. Natomiast to, co może pomóc, czasami możemy to keto mieć trochę ciężkostrawne, czasem możemy mieć jakieś wcześniejsze problemy z trawieniem i na początku nasza wątroba, nasz organizm sobie to ogarnia, ale później no, zaczyna troszeczkę niedomagać. Więc oczywiście można zrobić w tym kierunku badania, ale można się wspomóc takimi rzeczami jak enzymy trawienne, które bardzo dobrze się sprawdzają. Możecie sobie na przykład na eSuperfood zamówić Formec, ma enzymy trawienne i z Medverity też są enzymy trawienne i naprawdę są dobre bez jakichś tam dodatków i je po prostu spożywamy razem z posiłkiem, żeby na początek te nasze wewnętrzne, to nasze trawienie, te nasze enzymy wesprzeć dodatkowo. Maślan sodu będzie bardzo tutaj fajnie działał. Dobrze jest też wprowadzić jakąś probiotykoterapię, czy właśnie prebiotyki, czy właśnie produkty takie jak kiszonki, kombucha, które powinny nam z tym pomóc. Kolejna sprawa to jest to, w jaki sposób jemy. Bo wzdęcia mogą się też pojawić dlatego, że za dużo się nałykamy powietrza i taki po prostu banalny powód, no niestety właśnie okazuje się, że jest głównym powodem wzdęć u niektórych osób. Jeść należy powoli, do jedzenia należy się przygotować, czyli położyć sobie to na talerz i usiąść z tym talerzem i się nie spieszyć, tylko przeżuwać. Więc taka higiena jedzenia, taka uważność w jedzeniu również tutaj może pomóc, więc warto sobie to zweryfikować. Poza tym u niektórych osób wzdęcia też są powodowane przez różnego rodzaju problemy z trawieniem niektórych pokarmów, alergie na pewne pokarmy albo nietolerancje, na przykład nietolerancja FODMAPS. To są fruktooligosacharydy, właśnie takie fermentujące, które być może u Ciebie akurat są na ten moment problemem i warto je po prostu ograniczyć. Jest nie tak wiele, ale jest kilka ketogenicznych produktów, które tych jakby FODMAPS-ów mają sporo. I będzie to na przykład nabiał, szczególnie jakieś jogurty czy śmietana. Może to być cebula, brokuł, kalafiora, akurat brokuła i kalafiora niektórzy jedzą całkiem sporo na keto, więc po prostu jeżeli nie masz pewności, czy
przypadkiem, no może Ciebie ten problem dotyczy, no to sprawdź sobie, po prostu nawet wpisz w internecie listę FODMAPS i zobacz, po prostu postaraj się wyeliminować te produkty i zobacz, co się dzieje. Bardzo często wzdęcia są po tych alkoholach cukrowych, czyli tych niby zdrowych zamiennikach cukru, typu ksylitol, erytrytol, ale właśnie niektóre osoby dokładnie tak samo reagują, bo znowu to też należy do tej kategorii FODMAPS. Ale możemy też mieć alergie pokarmowe, na przykład w tej klasie IgG, alergie opóźnione, które mogą również powodować wzdęcia i to dopiero po jakimś czasie. Więc tutaj no, tych przyczyn, moi drodzy, naprawdę może być całkiem sporo. Także myślę, że zatroszczmy się najpierw o te podstawy, które wymieniłam, czyli tą higienę jedzenia, odpowiednie trawienie, wsparcie tego trawienia i później ewentualnie właśnie eliminację tych produktów, które mogą być problematyczne. Warto też wtedy prowadzić sobie taki dzienniczek żywieniowy i rzeczywiście zapisywać, w którym dniu, po prostu po jakich produktach te wzdęcia się nasilają. Marlena pyta, głód na keto. Przeprowadziłam poprawnie ketoadaptację według Twojego keto startu. Mam insulinooporność i jestem 6 tygodni na keto. Wcześniej byłam na LCHF, ciała ketonowe 0,5, wieczorem maksymalnie 1. Mam nadal makro, które miałam na adaptację. Jak mam dalej działać? Zależy mi również na redukcji wagi. No tutaj, Marlena, jest kilka różnych tematów, które poruszasz. Jeżeli jesteś już 6 tygodni na keto, wcześniej byłaś na LCHF, to przypuszczam, że przy tych ciałach ketonowych, o których mówisz, jesteś do ketozy zaadaptowana. Nie wiem, jak Twoja glukoza, bo ona już później jest nawet ważniejsza i poziomy takie stabilne, dość niskie niż ten poziom ciał ketonowych, bo przy redukcji akurat wysokich ciał ketonowych wcale nie potrzebujesz. Natomiast makro zazwyczaj po adaptacji już zmieniamy. Być może jesz za mało białka, które jednak jest sycące, więc tutaj dlatego odczuwasz głód. Być może masz tych węglowodanów też za mało i też warto je zwiększyć i obserwować organizm, patrzeć, co się dzieje. Chociaż pod kątem redukcji, no to węglowodanów jakoś szalenie nie zwiększamy, tylko raczej zwiększamy białko. Wiadomo, że tłuszcz jest gęsty kalorycznie. Jedna łyżka tłuszczu to jakieś 100 kilokalorii, więc jeżeli jemy głównie tłuszcz, no to nie zapchamy sobie nim żołądka. Więc tutaj być może po prostu postaraj się też zwiększyć objętości posiłków. Jeżeli masz keto start i masz te moje przepisy, które polecam na ketoadaptację, to tam znajdziesz dużo takich przepisów, które będą bogate w błonnik. Jeżeli mamy różnego rodzaju zieleninę, możemy po prostu tutaj zwiększać ilość tych różnych warzyw. One będą miały błonnik, to też jest sycące, ale dodatkowo będzie tego objętościowo więcej na naszym talerzu, więc to również powinno pomóc z głodem. Natomiast i wtedy jakby automatycznie masz większe porcje i czasem, żeby sobie poradzić z tymi napadami głodu, lepiej jeść większe porcje, a rzadziej i jednak starać się stosować ten IF, do którego też musimy swój organizm przyzwyczaić. Natomiast napisałaś, że masz insulinooporność i ja przypuszczam, że to w ogóle może być główny problem, że Ty jeszcze niekoniecznie jakby uregulowałaś swoją glikemię. Czyli być może u Ciebie ta glukoza rzeczywiście gdzieś tam skacze. Insulina też może skakać. A jeżeli mamy wysokie poziomy glukozy, wysokie poziomy insuliny, to też bardzo często nasza grelina, czyli ten tak zwany hormon głodu, też jest wysoko i po prostu hormonalnie Ty nadal czujesz się głodna, bo jeszcze to wszystko się nie ustabilizowało. Jeżeli jesteś na bardzo niskiej kaloryce, no to też może to być przyczyną. I jak chcesz redukować, to czasem najpierw przed redukcją warto tą kalorykę podnieść delikatnie, na przykład o 200 gramów co jakiś, przepraszam, 200 kilokalorii co jakiś czas, żeby po prostu organizm poczuł się bezpiecznie, żeby to wszystko wyrównać, żeby metabolizm po prostu był taki, wiesz, porządny, mocny i dopiero wtedy ewentualnie zacząć znów redukować, tak? Nie jesteśmy cały czas na takim makroredukcyjnym, no bo właśnie wtedy też nie da to dobrych efektów. Okej, trzecie pytanie od Daniela. A propos hormonów, to pytanie bardziej pod mężczyzn. No dobrze, teraz były kobiety, to mężczyźni. Dość częstym zjawiskiem jest obniżenie się poziomu wolnego testosteronu na diecie ketogenicznej. Ma to związek ze zwiększeniem poziomu SHBG, który jest ujemnie skorelowany z insuliną, to prawda, a ona, jak wiemy, spada na keto dość mocno. Niektórzy tłumaczą, że na keto niby organizm jest bardziej wydajny i nie potrzebuje aż tyle testosteronu, ale biorąc pod uwagę ich brak argumentów, to na ogół tylko uśmiecham się do ich życzeniowego myślenia. Ode mnie pytanie, czy da się to może jakoś obejść? Tak, da się to obejść. Natomiast rzeczywiście, jeżeli spada nam insulina i to białko SHBG, czyli ta globulina wiążąca hormony płciowe, wtedy może nam na keto się podnieść, no to czasami jest to związane właśnie z niższym poziomem testosteronu.
Czasami, bo nie zawsze i nie u wszystkich, bo na przykład chociażby niskie poziomy testosteronu często występują u osób, które mają jakieś stany zapalne w organizmie. No i jeżeli mężczyzna przechodzi na keto, redukuje te stany zapalne, to być może ten testosteron będzie na całkiem fajnym poziomie i nie ma się tutaj czym martwić. Natomiast, żeby jakieś podać Ci konkrety, rzeczywiście czasem się zdarza, że po prostu ta globulina, to białko wiążące hormony idzie w górę i tym samym testosteron idzie w dół, to po pierwsze, no, warto sobie też to sprawdzić, czy nas to dotyczy i tutaj warto byłoby mieć oczywiście badania sprzed keto, no i teraz w trakcie, żeby sobie jakkolwiek to móc porównać. No oczywiście popęd seksualny i te wszystkie jakby aspekty też jako takie czynniki, które sami możemy zaobserwować, no to tutaj są istotne. Natomiast zwiększamy węglowodany. Według mnie keto nie polega na tym, żeby cały czas być na niskich węglach, tylko polega na tym, żeby, i to nieraz już powtarzałam do znudzenia, żeby zwiększyć elastyczność metaboliczną i tym samym móc tak naprawdę tych węglowodanów jeść więcej. To nie znaczy pewnie, żeby się nimi obżerać, tak jak niektórzy na węglozie robią, natomiast żeby jednak tych węglowodanów jeść więcej. I tutaj zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, u większości, jeżeli już mamy tą glikemię wyregulowaną, to sprawdzą się właśnie ładowania węglowodanami, które też mogą nam pomóc właśnie z tymi hormonami. Więc tutaj to zwiększanie puli węglowodanów, czy to raz na czas typu ładowanie, czy po prostu ogólnie, że na przykład jakby kontrolujesz, sprawdzasz i widzisz, że przy 50 gramach węgli jesteś w ketozie, a nawet może przy wyższych węglowodanach, jeżeli gdzieś tam aktywności jest więcej, no to myślę, że warto. Na pewno po prostu siedzenie na 20 gramach węgli i jeszcze to niektórzy siedzą brutto na tych węglach razem z błonnikiem, nie jest niczym dobrym. Natomiast jest też kilka suplementów, które pokazują, że rzeczywiście to SHBG potrafi wtedy się obniżyć. I jest to m.in. cynk, który się jakby wiąże do tej globuliny, bo ona ma tam takie chyba receptory, które przyjmują jakby ten cynk i wtedy rzeczywiście jakby ta aktywność jest obniżona. Więc na pewno suplementacja cynku albo produkty po prostu bogate w cynk tutaj mogą pomóc. Na pewno potrzebujemy odpowiednich dawek i poziomów witaminy D3 w naszym organizmie, według mnie przynajmniej 50, przynajmniej. Bo wtedy też ten testosteron jest wyższy i tutaj ta korelacja znowu jest na plus. No i jest też taki jeden mikroelement, niezbyt popularny chyba, bor, który też, jak pokazują badania, potrafi nam obniżyć SHBG, więc być może suplementacja borem, są takie suplementy na rynku polskim, też u takich osób się sprawdzi. Natomiast na pewno rzeczy typu higiena snu, zadbanie o odpowiednią pracę nadnerczy, o to, żeby nasz kortyzol był nisko, bo dzięki temu testosteron będzie wyżej, niwelowanie stanów zapalnych itd., no to są oczywiście takie podstawy. Pytanie od Ani. Stosuję dietę ketogeniczną od sierpnia zeszłego roku, czyli już prawie rok, ale często zdarzają mi się wpadki. Wydaje mi się, że od pewnego czasu na zmianę wchodzę i wypadam z ketozy. Czy to może mieć zły wpływ na zdrowie? Nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się wizualnie, że mam powiększoną tarczycę. Aniu, no jeżeli chodzi o tą wizualnie powiększoną tarczycę, to jakby tego nie wiem, ale myślę, że trzeba by po prostu zrobić badania i nie domyślać się i nie zamartwiać, więc po prostu zrób sobie badanie, możesz też zrobić USG tarczycy, warto, żeby kobiety szczególnie jakby tą tarczycę sobie regularnie badały. Natomiast czy możesz sobie zaszkodzić? To zależy. Bo tak, jeżeli Twoja ketoza jest dobrze prowadzona, jeżeli masz właśnie uregulowaną glikemię, jeżeli nie masz jakichś problemów z cukrem i sezonowo, czy od czasu do czasu wychodzisz z tej ketozy, jesteś na węglowodanach i masz elastyczność metaboliczną, która pozwala Ci korzystać zarówno z ciał ketonowych, jak i z glukozy, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu i nasi przodkowie właśnie prawdopodobnie w ten sposób żyli, że w czasach takiego głodu albo jakby czas takiej pory jesienno-zimowej właśnie wchodzili w stan ketozy, a w lecie po prostu wychodzili z tego stanu ketozy. I to jest naprawdę fizjologiczne. Ja wiem, że niektórzy mają po prostu taki teraz strach przed, tak jak była lipofobia i też niektórzy ją mają, że bali się tłuszczów, no to jak my jesteśmy na keto, to już się tłuszczów nie boimy i zaczynamy się bać węglowodanów. Jakby nie ma się czego bać i jeżeli jakby to Ci służy i dobrze się czujesz i nie masz też jakichś tam skoków wagi na przykład,
to powinno być wszystko ok. Natomiast jeżeli robisz to w niezdrowy sposób i gdzieś tam rzucasz się na węgle, na przykład, bo to się zdarza, na jakieś słodycze, fast foody, i jakby to ta dieta i to żywienie nie jest zbilansowane, nie jest bogate odżywczo, no to wiadomo, że to nie będą dobre nawyki, to nie będzie zdrowa relacja z jedzeniem i takie postępowanie może nam zaszkodzić. Natomiast, no mówię, to wszystko zależy od kontekstu, bo jeżeli prowadzimy to dobrze, to ja sama stosuję ketozę cyklicznie. No teraz na przykład będąc w ciąży, no to nie jestem w ketozie, jestem bardziej na low carbie. Natomiast nieraz na wakacje zdarzyło mi się po prostu z tej ketozy wyjść na jakiś czas, czasem w święta. No ale ja jestem osobą, która nie ma chorób takich, które by wymagały ode mnie ciągłego stanu ketozy i mam też bardzo uregulowaną i taką stałą glikemię, że nawet po posiłku, i to już sprawdzałam nieraz, nawet po posiłku węglowodanowym i po prostu ta glukoza nie skacze w dół, a potem nie spada jakoś drastycznie, żebym na przykład miała hipoglikemię wręcz później, bo u niektórych to się zdarza. Więc to wszystko zależy od tego po prostu, na jakim etapie jesteśmy. Pytanie od Lili. Nie jestem na keto, bardziej LCHF. Chodzi mi o redukcję. Co lepiej używać z węgli? Ziemniaki czy makaron durum, czy jakieś kasze? I do wypieków jaką mąkę? Od niedawna stosuję mąkę durum, bo uważam, że jest znacznie lepsza niż zwykła pełnoziarnista. Co myślisz na ten temat? I chciałabym się dowiedzieć o skrobi opornej. Więc jeżeli chodzi o węglowodany, to ja nie jestem zwolenniczką pszenicy, to na pewno, bo przede wszystkim pszenica jest teraz mocno przetworzona i dawniej ona miała dużo mniej chromosomów w swoim genomie niż teraz. Dlatego, że po prostu no, trzeba ludzi wykarmić i na przykład w Australii, to jeżeli dobrze pamiętam, były na tyle zasolone gleby, że ta pszenica nie chciała dobrze rosnąć, więc ją tak zmodyfikowano genetycznie, żeby po prostu ona tam rosła. Więc pszenica teraz, a pszenica z młyna sprzed, nie wiem, 60 czy 100 laty, to zupełnie nie jest to samo. I ja nie jestem po prostu zwolenniczką pszenicy. Natomiast makaron durum jest dalej pszenicą. Owszem, mówi się, że ma więcej wartości odżywczych, natomiast to dalej jest pszenica, więc według mnie nie jest to najlepsze źródło, ale to też zależy od naszej indywidualnej tolerancji, bo jeżeli ktoś dobrze się czuje po pszenicy i może po prostu jeść makarony i jest zdrowy, ma świetne wyniki, no to jakby super, zazdroszczę, ja tak nie mam, więc jakby też nie chciałabym mówić tutaj, co jest najlepsze. Ja osobiście unikam glutenu również, jakby całego glutenu, więc tutaj no, tego typu produkty według mnie nie są najlepszym wyborem, po prostu są lepsze źródła węglowodanów, nawet jeżeli jesteśmy na LCHF. Ziemniaki w porządku, jeżeli ktoś też dobrze je toleruje, bo z tym też różnie bywa, są fajnym źródłem chociażby potasu, który jest potrzebny przy jakichś takich niskowęglowodanowych dietach. A dodatkowo właśnie można w ziemniakach znaleźć skrobię oporną, która jest fantastyczna dla naszych jelit między innymi. I robimy to w ten sposób, że po prostu ugotowane ziemniaki dajemy do lodówki, schładzamy je i jemy je schłodzone, na przykład w jakiejś sałatce. To samo możemy zrobić z ryżem i na przykład tutaj w sushi taki ryż zjeść. Także ja uważam, że raczej bezglutenowe źródła są lepsze. Ziemniaki, jeżeli dobrze tolerujemy, bataty, kasze typu kasza gryczana, jaglana. I oczywiście ryż też będzie fajny, ryż dziki, ewentualnie ryż jaśminowy, bardziej te pełnowartościowe, pełne zboża, no bo wiadomo, że one też będą jakby dłużej, mają więcej błonnika i nie powodują takiej reakcji szybkiej glikemicznej, no i też jak najmniej przetworzone, to wiadomo, że to będzie istotne, tak? Jak bardzo przetworzony mamy dany produkt. Jeżeli chodzi o wypieki, no to ogólnie, no teraz pytanie, na jakim LCHF jesteś? No bo jeżeli się dobrze czujesz na właśnie z jakimś ryżem i tak dalej, no to ja nieraz właśnie używam albo miele, ryż, kaszę jaglaną czy kaszę gryczaną i robię z tego mąkę, albo po prostu kupuję takie mąki, więc można w ten sposób, na przykład ja dla moich dzieci nieraz robiłam właśnie taki chleb na zakwasie. No można też korzystać, na przykład jak się jest bardziej pod keto, z mąki migdałowej czy mąki kokosowej, więc to są takie produkty, po które myślę można w miarę bezpiecznie sięgać. I ostatnie pytanie. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. No to jesteś w dobrym miejscu. Czy jeśli dana osoba jest na ketoadaptacji, powiedzmy, że ładuje węgle po 20-50 gramów na dzień i robi to załóżmy przez 15 dni, to czy jeśli 16 dnia walnę sobie 100 do 250 gramów węgli, to przerywam cały proces wejścia w ketozę? Znów odpowiedź brzmi, to zależy.
Bo jeżeli wchodzisz w ketozę z dużymi problemami, na przykład z insulinoopornością, cukrzycą, no to tak, jeżeli sobie dowalisz 250 gramów po 2 tygodniach ketoadaptacji, to prawdopodobnie cofniesz się do początku i w ogóle bardzo się będziesz źle czuć i moim zdaniem nie warto. Natomiast jeżeli jesteś osobą zdrową i nie zależy Ci, żeby jakoś tak super szybko po prostu być w tym mocnym keto, tylko no, masz imprezę i chcesz sobie coś zjeść, to jakby spoko. Ja uważam, że dobrze jest najpierw przez miesiąc, bo co to jest miesiąc czasu? 30 dni. Zobaczcie, no to po prostu mije tak. Więc uważam, że warto jest wygospodarować ten czas i rzeczywiście trzymać się tego makroadaptacyjnego, żeby się zaadaptować do ketozy, bo po prostu lepiej się będziemy czuć, jeżeli później będziemy ładować te węglowodany, niż od razu. Ale to nie jest też tak, że wszystko się cofnie. No tak, Twoje ciała ketonowe prawdopodobnie, jeżeli nawet po 2 tygodniach gdzieś tam są, to po takim posiłku one wyjdą z zero i jakby ta adaptacja będzie trwała dłużej. Ale czy Ty się tak w 100% cofniesz do punktu wyjścia? No prawdopodobnie nie, bo gdzieś tam już cały czas ta adaptacja jest, tylko teraz znowu musisz wypłukać glikogen, znowu musi się troszeczkę Twoja wątroba bardziej nastarać, produkować te ciała ketonowe, więc no jest to na pewno cofnięcie się o parę kroków, ale nie powiedziałabym, że tak w ogóle po prostu zero, nic i jestem beznadziejny, bo zjadłem pizzę. Więc nie, ale to właśnie zależy od konkretnej osoby i jednostki, na ile jesteśmy zdrowi, a na ile mamy problemy, szczególnie z gospodarką cukrową. Moi drodzy, myślę, że to tyle odpowiedzi na moje pytania. Zachęcam Was jak zwykle do zadawania kolejnych w komentarzach, a kolejne, które już zadaliście w zeszłym tygodniu i chyba 2 tygodnie temu też, bo jeszcze mamy jakieś w zapasie, no to będą w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!